Witam was wszystkich, mechani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę i witam was w kolejnym odcinku z gry XCOM Chimera Squad. Co teraz? Będziemy wbijać na kolejne misje. O ile dobrze pamiętam, to fioletowe to były misje detektywistyczne, a żółte to były misje dodatkowe, gdzie można zebrać jakieś tam dodatkowe fanty. Squad. I'm Commissioner Malouf of 31 PD. To be blunt, I don't give a chrysalid's ass about the politics. I'm glad you're in the city. 31 PD was stretched thin before the mayor's death. There are gaps to fill, and that's where you come in. When your agents can handle a situation better than my officers, I'll send the details your way. If the city council has a problem with that, I'll take the heat. They can't afford to fire me. I look forward to working with you. A ja zdecydowanie będę chciał porobić sobie jakieś dodatkowe misje i poodblokowywać różne dziwne rzeczy. Tutaj mamy nagrodę, jedną bombę błyskową. A tutaj mamy Elerium. DP-31 dowiedział się o przeciwnikach, którzy mają zaatakować miejscowego producenta. Poproszono nas o odparcie tego ataku. Informacja o opuszczonym składzie sprzętu nie była tylko plotką. Nieznani napastnicy są już na miejscu. Bądźmy gotowi na strzelaninę. Dobra, to mi się bardziej podoba. If a hostile force will cause imminent harm, you'll need to stop them by any means necessary. As always, subduing targets is preferable. We learn far more from captures than corpses. No i taki mam plan. Niestety tutaj żadnych dodatkowych przedmiotów nie mamy. Wrzask. To jest ten droid, ale on tu jest oznaczony jako posiłek. Więc zgaduję, że jak któryś z moich padnie, to dopiero on wtedy wejdzie do gry. Chimera Squad. Bardzo mi się podoba ten ekran ładowania. Jest taki fancy. Taki cekinowy, błyszczący, brokatowy. Jak ja. Dobra. Tak za tym uczynimy. Najlepsze na koniec. Ostatnia noska, która wkroczy tym wejściem, na pewno odda celny strzał. Dobra. Wbijemy z Zephyrą. Matka, Rant i... Albo nie. Cherubin i na końcu Ranta damy. No, tak mi się podoba. Dobra. Co my tutaj mamy? Zaskoczenie. Tu jest agresja, ale lecimy. Okej, czyli zawsze pierwszy jest ten, na którego mamy największą szansę na trafienie. Nie dobijajmy go. Nie chcę dobijać. Bo chcę się skupić właśnie na przejmowaniu. Ups. Dobra. Pozycje ogarnięte. Zobaczmy teraz, co tu się dzieje. Legionista. Tutaj jest jeden żołnierz, jeden pyton. Pójdziemy ogłuszyć pytona. No, to nie było dobre. Chciałem ogłuszyć pytona, ponieważ w ostatniej grze pyton nas ogłuszył. I zdecydowanie chciałbym uniknąć... Boże, nie ogłuszył, tylko otruł. Okej, legionista, co robisz? Całe szczęście pudło. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, spróbujemy osłabić, ale kurde, mamy bardzo słaby zasięg. To znaczy słabią szansę na trafienie, więc podejdziemy kawałek.
Teraz pana osiłka. Pana osiłka Benz. I oczywiście pudło. Nie mam za bardzo gdzie się tutaj schować. Dobra, podejdźmy tutaj. No, próbujmy. Znowu pudło! Dobra, za... Ogłuszony. Dobra, teraz musimy ją schować gdzieś, żeby ten dziadu mnie nie trafił. Dobra, schowaj się do tyłu. Wycofajmy cię trochę. Ogłuszony. To możemy spróbować go przejąć do końca. O nie, nie udało się! Trafienie krytyczne! Spróbujmy. Yeah! Trafiony, zatopiony. Znaczy, zatopiony jeszcze nie jest, ale zmierzamy w tym kierunku. W ogóle tu jeszcze jest jakiś typu. A, to ja ciebie chyba chronię. Co teraz z tobą? No i bardzo dobrze. Niestety mamy poważne rany i lekko ranne. Zabiliśmy tylko jednego, ale pojmaliśmy czterech, więc zdobyliśmy kolejne punkty informacji. Cudownie. Przydałoby się, żebym ogarnął temat tego szkolenia leczącego. Stacja rozrządowa, niepokoje o 2, skraj o 2, śródmieście. Okej, okay, wszędzie niepokoje rosną. O, jest, pojawiły się szkolenia. When you aren't on mission, you need to maintain your skills, physical and mental. Training is the place to do it. It's also where you can adapt to any lasting wounds received in the field. And since the wounded walk among us, I'm standing right here. Now is the best time to deal with it. After all, the life of your squad mates relies on your successful recovery. So don't let those wounds linger. You'll pay for them in the long term. Jasne. Szkolenie to samodzielne zadanie agenta, podobnie jak operacja specjalna. Każdy agent ma własną listę programów szkoleniowych, które może ukończyć. Jest wśród nich leczenie blizn, zwiększanie statystyk, a nawet zdobywanie nowych zdolności. Więc wybierzmy matkę chrzestną. Dobra, zróbmy ten podstawowy trening kondycyjny. Tak. Więc to szkolenie już trwa. Operacja specjalna. Uuu, awanse gotowe! Congratulations. I realize now there should have been a cake. No dobra. Awanse. Awans do rangi młodszy agent odblokował zdolność atak alfa. Matka chrzestna strzela strzelbą podczas wejścia i wykonuje swoją turę wcześniej na osi czasu. Matka chrzestna zyskuje też dodatkową akcję 1 w swojej pierwszej turze. Można użyć raz w czasie misji.
Okej. Awans do rangi młodsza, agent zdobywa... agent odblokował zdolność falanga. Herubin staje się celem wrogiego ostrzału. Inne jednostki jak skom w tym punkcie wejścia są ignorowane. Blokuje wszystkie obrażenia i za każdy atak otrzymasz ładunek 1. Można użyć raz w trakcie misji. Awans do rangi młodszy agent odblokował zdolność lewitacja. Rand w czasie wejścia unosi wroga w powietrze i pozbawia go premii za osłonę. Lewitacja uniemożliwia wrogom działania wynikające z czujności lub agresji. To jest cool. Zdolność parada. Dodatkową akcję z impetu można wykorzystać zamiast ruchu, żeby zapobiec obrażeniom zadanym przez najbliższy nadchodzący atak. Cool. Jestem z was wszystkich bardzo dumny. A czy wy jesteście dumni z nich? Bo ja tak. Montownia, tutaj potrzebujemy jeszcze jedną turę. Okej. Dobra, spójrzmy na mapę miasta. A czym były niebieskie misje? Za mało ludzi w transporterze. No ale to nie mam kogo dodać. Nie mogę tego droida dodać? Dobra, więc na razie nie będziemy cię leczyć, przykro mi. DP-31 ma dowody, że pewna ekipa najemników zajmuje się przemytem nielegalnej broni. Policja prosi o naszą obecność podczas zatrzymania. 70 kredytów. Nie potrafi rozbić działającej w mieście siatki przemytników Valerium. Jeśli pomożemy znaleźć jedną z nich kryjówek, DP-31 przekaże nam to, co tam zarekwiruje. Dobra, pójdziemy zrobić to. Protested the continued closure of the starport today, insisting on access to the facility. Artisan Glorva of the Shipworkers League had this to say. Those starships are sacred territory. To keep us from them is yet another cruelty, one we have learned to expect. Jacinda Schultz of the Starport Authority responded. Prudence is not cruelty. We can't allow access to the facility until it is deemed secure. This is Celio Dash for Channel 37. Okej, czyli te niebieskie misje, to nawet ich nie robię, że tak powiem. Montownia. Zakończono pancerz modułowy. Agenci mogą wybierać w zbrojowni modyfikację pancerza. Nowy przedmiot zaopatrzenia, sprot, infiltrator, dodatkowe płyty, włókno, mach. Co by tu teraz? No to nowy przedmiot za ulepszenie. Dobra, lecimy dalej z pancerzem. O mój Boże, aż 8? Strasznie dużo. Dobra, mamy nowe zasoby. Mogę kupić androida, tylko do czego on mi jest potrzebny? No, tylko jako posiłki, no to więcej niż jeden mi na razie nie jest potrzebny. Jeden punkt życia, zdolność pasywną, adaptacja. Ten agent może korzystać z punktów wejścia przez szyby wentylacyjne. Plus 50 do uniku. Dobra, kupiliśmy parę rzeczy. Montownia tutaj pracuje. To wejdźmy do zbrojowni teraz. I co? Mogę teraz twój pancerz zmodyfikować? Mogę.
Możemy dodać jej uniku, bo ona uniku nie posiada. A wszyscy mają unik na zero. Dobra. To lecimy z kolejną misjałką. Mamy podwózkę i odkręcania. Dodatkowe płyty i 30 wywiad, 25 wywiad i miękki spust. Dobra. We can reach an endangered VIP before hostile forces arrive. Our goal is to extract the VIP before hostiles can overwhelm the position. Get to the evac and get out. Dobra. Lecimy. Zrobimy tą jedną dodatkową misję teraz i później chyba się skupimy na tych fioletowych, fabularnych, zgaduję. Straż tylna. Ostatnia jednostka wchodząca tym wejściem otrzymuje na czas starcia plus jeden do pancerza. Rubin. Albo wejdźmy od Zephiry, Cherubin, Rand i dajmy Matkę Chrzestną na koniec. I wbijamy. Dobra, co my tu widzimy? Osiłek i żołnierz, który jest agresywny. Dobra. O kurde, sporo ich tu jest. Dobra, zróbmy falangę, żeby nas typek nie mógł capnąć w tej turze. Okej, możemy wylewitować kogoś. Czy jest sens? Nie, dajemy sobie spokój na razie z tym. I co my tu mamy? Atak alfa. Zróbmy ten atak alfa. Cool, falanga nam zadziałała. Zephira tam komuś przywaliła ładnie. VIP is present. Deliver that package. Okej, dobra, więc zgaduję, że tego typka musimy uchronić. No, trochę tutaj się dzieje. Nie dam rady go ogłuszyć całkiem. Ale możemy rozpocząć proces ogłuszania. Dobra, podejdźmy bliżej. What? Ja tobą teraz sterowałem? No nie, no to zdecydowanie nie to chciałem robić. Na szczęście w Zephirę strzelają. Tylko żeby też nie przesadzili. Okej, pudło. Dobra, powinniśmy móc obezwładnić tego typka. Okej, okay, idą wąże. Tam jeden tyton jest. Proszę cię, żeby nie było otrucia. Dobra, wygląda na to, jakby nam się upiekło tym razem. Podejdźmy kawałek.
Dobra, zamroczmy pana wąża. Więc on nam teraz nie będzie przeszkadzał przez dwie tury. Co z tobą teraz? Podejdźmy kawałek. I powinniśmy móc ostrzelać kogoś. Najchętniej będę go legionistę capnął. No bo wąż nam nie przeszkadza teraz. Ale spróbowaliśmy w tego innego węża i się opłaciło. Bo legionista mamy dosyć blisko, jeżeli chodzi o wygłuszenie. Czy tam obezwładnienie, zwał jak zwał. Okej, czy te samochody mogą wybuchać? To jest dosyć ważna kwestia. Tak, tutaj. Przy okazji jesteśmy schowani teraz od wrogów. Ty, to siedź tutaj, się nie ruszaj. Teraz co z tobą, co z tobą? Let me try again. Dobra, tylko jeden możemy teraz atakować chyba. Uleć ogłuszyć. I teraz jeszcze tylko ty zostałeś. Dobra, najpierw strzelmy. Okej, no więc to odpowiada na moje pytanie. Tak, mogą wybuchać samochody. Całe szczęście pudło, bo on życia już nie ma. Okej, zbliżają się posiłki. Wrogie posiłki, trzeba dodać. Shifting position. Watch your step. Przygotowania. Co robi przygotowanie? Tak, przygotujmy się. Idź się schować. No, nie wiem, czy dobrze tutaj rozwiązałem. Shifting. Shifting. On the move. Dzień dobry. Witam. No, znaczy to nie są teraz miłe powitania. Nie podoba mi się, że tutaj panowie przybyli. No ale co zrobić? Co zrobić? Dobra, ten żołnierz jest pierwszy w kolejce ruchu. Więc postarajmy się najpierw tym zająć. Lecimy z doładowanym ciosem. Powiedziałem, że lecimy z doładowanym ciosem. Dobra, teraz ty. Ciebie trzeba gdzieś ukryć. I cię schować. Idzie po niego. Pudło. Dobrze jest. Okej, pan osiłek mi się w ogóle tutaj nie podoba. Nie jestem jego fanem. Ale na szczęście nie zaatakował z jakiegoś powodu. Więc ostrzelmy go. Bo osłabiliśmy go wystarczająco. Okej, kolejne posiłki się zbliżają. Dobra, więc będziemy kończyć. Najpierw dokończymy te obezwładnienia i się ewakuujemy. Hostile subdued.
Found a better position. Sprintuj. You're clear. Go. Ewakuacja. Dobra, ale musimy resztę drużyny też ewakuować. Krytyczne! Hostile is under arrest. On the move. On the move. Ewakuujemy się. On my way. No, niestety kolejne dziady przychodzą. Więc spindzilamy stąd. Get out of here. Ewakuacja. Tak. Ewakuacją jak najbardziej. Nie denerwuj mnie. Nie denerwuj te. Nie. Friendly down, but not out. Ocena nieźle? Czy to kompletna tragedia była? Nieźle. No dobrze, jak nieźle, to nieźle. Dałem się zmasakrować. Ale nieźle. Chyba, że nieźle dałem się zmasakrować. Może tak powinienem to interpretować. No dobra, mamy jakąś modyfikację do broni, wywiad. Cool. Reports confirm significant unrest in City 31. Without the city's trust, reclamation cannot investigate effectively. Anything we can do about that? Results can earn back the public trust. We're here to keep the city safe, so there's no better way than doing just that. The city council has approved reclamation's use of field teams. This will keep a lid on unrest, but with community support, they can do much more. Dobra, blizna agentów. Co my tu mamy? Szansa na trafienie krytyczne maleje. Ktoś jeszcze miał bliznę? Nie. Dobra. Operacje specjalne nam się zakończyły. I nie będziemy robić teraz kolejnego. Zdecydowanie potrzebujemy dodać tutaj nam szprycę do zespołu, żebyśmy mogli wysłać matkę chrzestną na leczenie. Okej. Montownia cały czas niech się montuje. Tutaj nic nie chcemy. Niepokoje w dzielnicy pokazują, jak źle wygląda sytuacja na ulicach. Kiedy rosną, misje są trudniejsze, a kiedy osiągną maksymalny poziom, zwiększają anarchię w mieście. Anarchia w mieście to najważniejszy wskaźnik stabilności miasta 31. Jeśli wymknie się spod kontroli, przegrasz kampanię. No dobra, zaraz zajmiemy się tym śródmieściem. Stwórz zespół terenowy w dowolnej dzielnicy, zanim przejdziesz dalej. A jak to się robi? Wybierz dzielnice, w których chcesz rozmieścić nowy zespół terenowy. Pamiętaj, że mogą one pomóc ci uporać się z niepokojami w dzielnicy. Okej, jestem zagubiony. Nie mogę się z domu wycofać teraz. The fuck? Okej, udało mi się wyjść. Dobra, zajmiemy się
cokolwiek tu ma się teraz dziać w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadajcie na Discorda, tam zawsze można ze mną więcej pogadać. A teraz ja się odmeldowuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.